Proszę Państwa, a co to jest sala hybrydowa? To jest taka sala, gdzie można równocześnie wykonywać procedurę chirurgiczną i radiologiczną. To służy głównie do procedur mało inwazyjnych. My robimy chirurgicznie mini dostęp chirurgiczny, ale chirurgiczny, a następnie przez ten dostęp, najczęściej śródnaczyniowo, możemy wprowadzać różne urządzenia do serca, na przykład sztuczną zastawkę, tak jak jest pokazane tutaj na monitorze. Ja Państwu zademonstruję, w jaki sposób zaczyna się praca tego urządzenia. Proszę. W tej chwili wjeżdżamy w pozycję startową, roboczą. To wszystko się odbywa praktycznie automatycznie. I już koniec. W tym miejscu jest serce pacjenta. Możemy oczywiście tym stołem ruszać i manewrować, dostosowując się bardzo szybko i płynnie do wszystkich koniecznych położeń.